huzga z Krosik. Jedzie z Huskwarna. Ale się dziwnie jeździ. Kurde, mogę sobie większe buty wziąć, bo ile mam śniegu. Co? A to normalne, bo strasznie przód hamuje, a pod spodem nie ma przyczepności. Szkoda, że nie odśnieżone. Nie wystartuje. Nie wiem, gdzie będziemy... Nie ma gdzie podriftować. No tutaj będzie na pewno łatwiej jeździć po tym, nie? Bo pod spodem będzie się opona gryzła, nie? Tylko kurde, po tym asfalcie się taki to wojedzie. Strasznie hamuje przód. Dobrze, że nie mam tych mniejszych kół, bo bym nie ujechał. Nie ujechałbyś na mniejszych, to chuje. Cześć, spróbuję tutaj. Pierdziele. Z masaka, pitbajka taką pod, tutaj pod taki śnieg, to ciężko mu będzie. Ciężko jest, bo widzę, blokują ci w chuj koła. Czekam, bo nie słyszę cię w ogóle. Co? Koła ci blokują, jak skurwysyn. Przednie mi strasznie blokują. Za dużo śniegu jest dlatego, na takie kółka. Musiałaby być z przodu narta. Jakby była z przodu narta, to bym szedł jak przecinek. No na pewno. Bo tak to, wiesz, nurkuje w śniegu, nie? Blokuje ci wszystko tak przód. A byłaby podniesiona i wtedy bym szedł jak przecinek przez ten śnieg. No niestety. No co poradzić? On chce jechać. Przyczepność na tyle jest, no, tylko że...
Jak przód hamuje, to gdzieś to musi pchnąć i no, skręca na boki. Nie mam narty, to bym zamontował jakoś. I byłaby wersja 2.0. Nie wiem, próbujemy driftować tam na tym zakręcie. Ale go zaczęło rzucać, odpuścił gaz, tak go zaczęło rzucać, bo zaczął nurkować w przód. Dopóki trzymał gaz, było wszystko okej. Okay. Kurde, strasznie dużo mam śniegu w butach. Dopóki trzymałeś gaz, było okej, okay. Potem jak odpuściłem, zaczęło cię rzucać, nie? No wiem, no wiem, no wiem. No wiem. Ej, bo tam wpadnie. Aha, nie, tu nie ma fosy. Czekaj, trzymaj. Bo nagrywaj z twojej perspektywy.
ci. No ale ja trochę na początku zjebałem, no nie? Bo mi uciekłeś daleko. I cyk, skóreczka i ogień, jedziemy. Śniegu pada, po... Kurwa, jak staniesz, jak raz staniesz, to już nie wyjedziesz. Czekaj. Dokopało się do ziemi. Musimy wziąć go tak. Kopie to się nie da. Daj mi kamerkę. Bo nie nadążasz, za szybki jest. Wyciągnię. Kurde. Długo nie pojeździmy. Złe buty wybrałem. Trochę mi łańcuch tak jakby szczera. Aha. Bo mi patyk weszedł, dlatego mi łańcuch szczera. Dobra, jedziemy dalej. Nie, ja mam za dużo powietrza. Ja powinienem ten, żeby opona się bardziej odkształcała. Gdzieś tu była droga, tylko nie widać jej. Tak. Niżej? Tak. Uda. Puścimy gaz, zero kontroli. Kończymy na dzisiaj, będzie krótki odcinek, bo mi całe buty zmarzły, kurde. Znaczy, całe nogi mi zmarzły, bo do butu mi się pełno wody zrobiło. Co?
kosa wykopana, ten wjechał tam, ej, ten kurde kaciała. Fajnie się jeździ, tylko z przodu musiałaby być narta, tak wam powiem, bo za bardzo przód nurkuje. Dobra, no to kończymy chyba, nie? Ja chyba dotarłem tego pita dzisiaj. Ej, a udało ci się w ogóle coś nagrać? Udało ci się w ogóle coś nagrać? Zobaczymy w domu. To na razie, trzymajcie się, hej! Spodnicę masz całą zalepioną, jedną i drugą. A to nie przeszkadza tak nic. Ale zamarznie później. Tak. No zamarznie, to wiem. No, kurde, ja mam pełno wody w butach. Śniegu też nawaloła. Ale Airbox dał radę. Będzie jeden lód, nie wiem czy... Będę do wiosny chyba czekał. Przejechała tamtym, to byś kurwa od razu zajebał go wodą cały. Na czym? Normalnie tamtym. A na tamtym na pewno. Na pewno coś tam też poleciało do środka, bo widać, o tu lekielek ściągnął. Ale tyle to nic. A tamtym to już trochę mokry, gdybyś nawet nie dojechał. Ale nie otworzę, ale coś tam na pewno pociągło do środka. Śniegu. Nie ma czym teraz tego nawet wyczyścić. Jeden lód wszędzie się zrobił nagle. Ojej. Ale nie było źle. Opony się nie przytarły. Bo nie miały na czym. Bang dang. Banga danga. Przetrwał próbę śniegu. Nawet powiem ci, że prawie całe, no nie prawie całe, ale 3/4 koła były w śniegu. To ty miałeś. A no, no to wiem, ale to czasami były 3/4. Nie mówię, że wszędzie. Ale tak to kurde. Ja pierdolę, mam wody w butach. Dobra, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. My trochę poupolali na tym śniegu. I tyle no. Jakby nie nurkowało tak przednie koło, byłoby o wiele lepiej. Szedłby jak przecinek. Tam byś zachwilę, ale to na małych kołach to pewnie bym silnikiem jechał po śniegu. Nie, no, no. Nawet nie trzeba byłoby chłodnicy oleju, bo bym był chłodzony śniegiem. No, chłodzony byłby śniegiem. Teraz też się chłodził śniegiem, bo jak darłem, to przednie koło ładowało po tym, nie? No ale nie, został silnik. To raczej się chyba nie zagotował. No ale trochę mnie denerwuje ten chlapacz, bo czasami wchodzi w takie wibracje dziwne. Takie. Trzeba byłoby tu wywierczyć dziurkę i przykręcić go. Ale masz, kurwa, ja mam tak. No wiem, u ciebie jest to samo, tylko u ciebie to wszystko wibruje, no to tego nie słychać, nie? Nie, bo mi tu specjalnie jest ucięte. Muszę sobie też taką rączkę zrobić, bo tutaj nie ma gdzie, nie ma za co chycić, jak chcesz moto przestawić. Trzeba tutaj specjalnie na tą ramę chytać. Kurwa latał, bo... Dobra, koniec. To tyle. Na razie, trzymajcie się, hej.